każdy te pieniądze by chciał mieć, tak? I to jest ta różnica po prostu i czyimś kosztem te pieniądze zarabiać, a zapomina o tym, że ma za mało kapitału, żeby wyjść z jakimś konkretnym produktem. Także no nie wiem, tak to widzę na dzisiejszą chwilę. To jest Polska, to jest, wiesz, kraj absurdów zarówno w polityce, w życiu społecznym i w sędziowaniu, także chyba tylko tak możemy to sobie tłumaczyć, nie? Z Kerimem Abzajłowem, no i ja się zgadzam, on wyraża wielką chęć, także myślę, że najuczciwszym, najlepszym rozwiązaniem będzie rozstrzygnąć to po prostu jeszcze raz przy rzetelnym, fachowym sędziowaniu, a nie przy czymś takim, co odbyło się wtedy. Zdegustowany jestem nie tylko ja i nie ostatnio, tylko tak od dłuższego czasu, no ale będę to robił, bo w Lubie jest to moja wielka pasja i no nic, no miejmy nadzieję, będzie lepiej.